Rektorze, Szanowni Państwo, Panowie Posłowie. Z wielką przyjemnością uczestniczę w kolejnym, takim bardzo ważnym spotkaniu, które wyróżnia tych, którzy dla polskiego rolnictwa, dla polskiej wsi, dla przedsiębiorczości bardzo wiele zrobili. Trudno, żeby takich wspaniałych rzeczy nie zauważał prezydent Rzeczpospolitej Polski. Dlatego chciałbym w imieniu pana prezydenta Bronisława Komorowskiego serdecznie pogratulować państwu tych wspaniałych osiągnięć. To, co państwo czynicie, te sukcesy w dziedzinie produkcji, w dziedzinie nauki, w dziedzinie rozwoju naszego kraju, budowaniu jego konkurencyjności, pracy nad tym, by ta Polska była coraz bardziej zmodernizowana, coraz bardziej nowoczesna, to te wszystkie działania są tym, o czym pan prezydent mówi, że jest to nowoczesny patriotyzm. Dzisiaj rozmawialiśmy już i były przypomniane pewne okrągłe jubileusze, kiedy to naród polski, patrioci musieli zrywać się do walki, z czego symbolem były te szable. Dobrze, że te szable muszą, dzisiaj pokazują walkę, ale walkę ekonomiczną, pokojową. Jesteśmy tym pokoleniem, które walczy o Polskę poprzez wytężoną, ciężką pracę, poprzez budowanie Polski nowoczesnej, poprzez jej modernizację. Jeszcze raz powtarzam te słowa, bo to jest to bardzo ważne. I ten nowoczesny patriotyzm wymaga szczególnego szacunku, wymaga podziękowań. Dlatego jeszcze raz państwu gratuluję i dziękuję za to wszystko. Ważne jest także to, co widzieliśmy dzisiaj, to jest połączenie nauki, postępu z tymi, którzy potrafią te zdobycze nauki wcielać w życie. To jest optymalne działanie. Powinni inne branże też, między innymi, czy przemysł nasz zbrojeniowy powinien właśnie takimi sprawami się zajmować. Dzisiaj jesteśmy w przededniu dyskusji o tym, jak będzie zmodernizowana polska armia. Tutaj przemysł rolno-spożywczy i te instytucje, które działają na tę rzecz, są dobrym, świetnym wzorcem. Dziękuję Agrobiznes Klubowi w sposób także szczególny, jako że jest i partnerem Kancelarii Prezydenta w organizowaniu przede wszystkim dożynek prezydenckich, które w tym roku odbędą się 21 września, w Spale oczywiście, i już dzisiaj państwa zapraszam na te dożynki. Także wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.